deep in your eyes. Cześć wszystkich, witam serdecznie. Testujemy dzisiaj nową zabawkę. Znaczy nową, nową. Dostałem na testy od firmy Ambroży takiego kuna fajnego. Zobaczcie, później pokażemy. Elegancko tam z tyłu wszystko. Espro 400R. Siewnik, no siewnik jak siewnik. Talerzówka, wał oponowy, z tyłu redlice talerzowe. Oczywiście pneumatyczny wysiew, nie? No zaraz wam tam trochę powiem co nieco bardziej na jego temat. No maszyna jest, myślę, popularna w kraju, nikomu nie trzeba tłumaczyć co to takiego szczególnego jest, no ale zaraz sobie powiemy. Także jadę teraz sobie owiec wysiewam. W tej chwili w orkę, co akurat może zły wybrałem kawałek wam pokazać. No bo w orce to jednak nie jest to samo, nie? To jest maszyna typowo do bezorki stworzona. Ale wam też pokażę później na innych kawałkach. Nie, tylko tak mi po prostu wyszło tutaj, że fajny długi kawałek. Mówię sobie, zacznę gadanie jakoś tak na spokojnie później i już to jakoś idzie z górki, nie? Najgorzej zacząć zawsze, bo tak sobie jeżdżę, mówię, kiedy ja to nagram, nie? Ja tak w końcu się wziąłem za to. No i no jak na orkę, no to jest aż przesadna maszyna, no bo ona niepotrzebnie tak naprawdę tutaj się ten ciężar ciąga, to wszystko, nie, w orce są opory duże, bo no bo to jest jeszcze u nas piachy, nie, to się wszystko kotuje tam, to ma iść po wierzchu, po twardej, bezorkowej uprawie i sobie siać, nie, no ale no można i w orkę posiać, nie, tu jest akurat uprawiane agregatem, trochę to przyrównane, przy tego, przygęszczone, nie, to zawsze to się lepiej, a jak na przykład też siałem w czystą orkę bez żadnej uprawy, nie? No też to pójdzie, no ale zawsze jakieś brustki, nie brustki, lepiej wyrównać sobie jest, nie? No, także maszyna 4-metrowa jest bardzo dobrze wyposażona pod względem tam elektronicznym, nie? Izobusy, to wszystko to tutaj jest, no dokładnie wam nie powiem, nie jestem przedstawicielem, ale tu już jest około blisko opcji, blisko pełnej opcji, nie? Tutaj w tej maszynie, także także to jest piękne, tutaj to robi robotę kolosalną, chociaż nie tak szybko. Wczoraj jak chłopaki przyjechali na uruchomienie, wszystko pokazywać mi, nie? Ja tak naprawdę pierwszy raz z izobusem robię także swoim sprzętem, nie, u siebie, że już to sobie z tego korzystam na spokojnie, nie? Bo no nie było wcześniej maszyny do izobusa jeszcze, nie? No. No dopiero się, wiecie, teraz wkracza to wszystko tak naprawdę, nawigacja i tak dalej, no wiadomo, już był jakiś czas temu, ale no izobus wchodzi, no i jak mi to zaczęli pokazywać wszystko, ja sobie myślę, jak to załapać, przecież to tyle tego wszystkiego, myślałem, że będę kazał im zabrać to ode mnie, zabierzcie to, ja tego nie chcę, ja chcę gałki, ja chcę wszystko proste, nie, ale to tak jest z początku, jak człowiek gdzieś tam taki spłoszony jest, za dużo tych informacji, tego wszystkiego, tych funkcji, to się tak wydaje, nie? Ale jak mi pokazali już to, sobie pojeździłem, to powiem wam, że no to jest słodkość, taka robota, nie? Sobie jeżdżę, nawigacja prowadzi, ścieżki się robią, nie? Wszystko tutaj, tylko go and tutaj klikam, chociaż to jest akurat jeszcze, powiem póki pamiętam, opcja taka, bo ja tu na monitorze go and, nie? I on się tam podnosi, opuszcza, wszystko tam niezależnie ustawia, ścieżki robi, ale nie chciałem już za bardzo mieszać, żeby sobie tam jak na dwa dni siania nie narobić tam za dużo już w głowie bałaganu, bo mogę zaprogramować to w joysticku, że będę go and miał w joysticku w ciągniku, nie? Jest taka opcja bez problemu. W New Hollandzie tutaj się da, wszędzie to już tym bardziej, tam to nawet jest napisane go and na joysticku, nie, tam bajerki się programuje i tu też można śmiało to zrobić, ale mówię, już za dużo technologii na raz to nie, jakby człowiek miał na co dzień taką maszynę, to bym jak najbardziej sobie to wszystko poustawiał, nie, no ale to mówię, to już i tak jest piękna sprawa, bo ja tylko sobie cyk robię, nie. Go and. No i tak, WK. Sekcja talerzowa jest niezależnie regulowana, góra, dół, skalę ładnie z kabiny widać, tutaj akurat na hydraulice, nie w komputerze, tylko sekcją hydrauliczną sobie ruszam i reguluję na bieżąco do warunków, to jest super sprawa, sobie dostosowuję. No z tyłu wał oponowy idzie, no to wału nie ruszamy, wał sobie jedzie tak jak jedzie cały czas.
nic się tam z nim nie robi. No i z tyłu jest sekcja właśnie wysiewająca, redlice talerzowe, to no tam tak samo, wiadomo, się głębokość ustawia, docisk, nie? I to wszystko jest na klipsach. Bardzo fajnie to się robi, bo jak on w tej chwili jest podniesiony, tak jakbym wysiadł ustawiać, coś tam sprawdzać, on jest podniesiony, siłowniki są zluzowane, te klipsy, nie, że ja muszę za każdym razem, jak chcę ustawić, coś tam jeszcze luzować te siłowniki. One są zawsze w gotowości, jak jest podniesiony. I ja wysiadam, mówię, aha, jest za głęboko, to dokładam klipsów, czy tam odrzucam, zależy co potrzeba, nie? I to jest super sprawa właśnie, bo to chodzi o to, że czasami człowiek robi coś maszynami tak, a nie chce się przestawić, bo tu 2 hektary zrobię, a później znowu będę musiał wracać do poprzedniego ustawienia, nie? O, teraz ścieżkę ładnie robimy. Także to jest właśnie bardzo wygodne, że można tak łatwo to zrobić i naprawdę się chce wysiadać i to robić, bo tak jak mówię, jest oporniejsze to do zrobienia, to człowiek czasami zrobi się tak po łebkach trochę, a dobra, niech będzie. I to jest super sprawa. I kolejne bardzo dobre, co mi się podoba w tym silniku, system Wista Flow. Cała ta głowica rozdzielająca te elektrozawory do każdej sekcji. Nie wiem w tej chwili ile on ma tych sekcji tutaj, no. No by trzeba policzyć, nie, czy tam sprawdzić. No ale to jest nieważne, no 4-metrowy silnik jest. I każda sekcja ma swój zawór, rurki tam pneumatyczne, gdzie tam ziarno dopływa do redlic, są z tego rozdzielacza, wychodzą na elektrozaworach. Każda sekcja sobie tam pracuje, zamyka. Jak wyczuję na przykład, że się zatkało, to od razu mi na komputerze pokazuje, że ta rurka się zatkała, to jest fajne. Ale co jest najważniejsze, on robi ścieżki, o, tak jak na przykład robię 4-metrowym siewnikiem na 21 metrów ścieżki. No za nic się nie da tego w normalny sposób zgrać, żeby to jakoś tam się dało, nie? Tylko na połówki i to, żeby to tylko połówki. To są w różnych miejscach, wychodzą różnie te ścieżki. Na przykład teraz mam tak, że tak na boku siewnika robię akurat 2 naraz, a wyjdzie na którymś przejeździe, że będę robił na skraju jedną ścieżkę, a później na przykład, bo tak jest, na drugim, jak wracając już będę jechał, to robię już kolejną ścieżkę, znaczy kolejny ślad, nie? To jest bardzo piękne. Ja myślałem, że jak nie będę, wiedziałem, że takie coś jest w sprzętach, ale myślałem, że ja to będę musiał mieć w pełni pole zmapowane, GPS i tak dalej, obrys pola, wszystko. I on wtedy na tej podstawie sobie to robi, a to właśnie, że nie, jak jedziemy czy na znaczniku, czy na nawigacji, pilnujemy przejazdy, on sobie to liczy i on wie, kiedy ma tam sobie te zaworki pozamykać. To jest rewelacja. To budzik od nawigacji, nie, żeby nie przystąć, to, a wyłączę to, tylko już teraz nie będę się tym zajmował. Zawsze mówię, że wyłączę i nie włączyłem do tej pory. No, także widzicie, ten budzik mnie rozprasza. Ścieżki sobie on robi, nie wiem do końca, coś tam z chłopakami rozmawiałem, że jakbym jechał tak jak nawigacji zazwyczaj jeżdżę sobie, nie? Raz tam, który mi tam pasuje, zygzak, co któryś przejazd, wiecie, tam, tak żeby nie zawracać tak jak teraz na przykład z cofaniem, tylko jechać ciągle bez kombinacji sobie do przodu, nie? Niby coś tam mówili, że to też by on dał radę sobie z tym, nie wiem, akurat teraz jak to wygląda. Mówię, na 2 dni siania nie będę się już w to zagłębiał. To już tam by trzeba było doradców głębiej pytać, jak ktoś jest zainteresowany tą sprawą. O, talerzówkę trochę opuściłem, bo lekko za płytko tutaj na cięższej ziemi było. I niby to też potrafi. Nie wiem, tak nie będę was tu ściemniał. Ponoć jest, a już nie kombinujmy. I jeżdżę dlatego sobie raz przy razie, to i tak jest już piękna zabawa, nie? Samo to, że on te ścieżki mi robi w takiej niedopasowanej szerokości do pryskiwacza, to jest coś pięknego, nie? Dojedziemy sobie do końca, to wam pokażę, jak to wygląda z zewnątrz, no i na innych polach wam będę pokazywał, bo no, najbardziej warte uwagi jest to oczywiście ta bezorka, nie? No teraz temat przez ekoschematy, programy węglowe i tak dalej, to bardzo na topie, no i też sami bezorkę, jak wiecie, stosujemy już już grubych parę lat, nie? To jest najważniejsze i będziemy różne tam pola później sobie jeszcze obsiewać.
Znaczników w ogóle nie używam, bo są mi niepotrzebne. Tak jakbym zamawiał siewnik taki dla siebie, to bym myślę wziął bez znaczników, bo to jest zbędne. Tak jak robię tutaj sobie na prostej, AB, nie, gdzieś tam jak krzywa, no to po krzywej pojadę, nie, no, no co będę tłumaczył, nawigacja, każdy wie już jak działa, to wiecie, to nie ma co tłumaczyć, już tam jakieś parę lat też te nawigacje są na rynku, to wiecie jak to jest, nie, no i co tutaj robić, nie wiem, w piłkę grać w tej kabinie czy co, bo tak, no nudno jest, nie, jak to samo się robi, nie, no nudno dla mnie nie jest, ja lubię tą robotę, to jest piękna robota i człowiek zawsze się dobrze bawi, muzyczkę puści i sobie jeździ, nie? O, sprawy biurowe czy jakieś tego typu maile, nie maile można sobie wysyłać w tym czasie, jak takie właśnie są systemy. No, warto dopłacać za tą elektronikę. Jest to, no, nie ma co się oszukiwać, drogie wszystko, ale to robi robotę, nie? Coś miałem wam powiedzieć, jeszcze się rozgadałem na ten temat, czego? Kurczę, nie wiem, się później przypomni, dojedziemy do końca. O, budzik już się upomina. Tutaj tak jeżdżę sobie 12-13 na godzinę w tej orce. Tu jakaś bruska wyskoczy, to trochę zwolnię, o. I tak to wygląda, nie? A tak jak ogólnie to mówią, że można nim 15-16 zasuwać, siać elegancko, wszystko, tam on się takich rzeczy nie boi, nie? Dobra. Tutaj tak, wałek, żeby mi się nie wyłączył, jak wysiadam i idę wam pokazać, jak to tam wygląda z tyłu. Dobra, i tutaj jest też opcja, bo nie w każdym to jest, że mamy pompę do dmuchawy, niezależną hydraulikę, która napędza dmuchawę tutaj od nasion, nie, to no to jest dobra rzecz, jak są ciągniki o małym wydatku pompy, to bez tego nie ma innej opcji, bo zabraknie ilości oleju, żeby wszystkie funkcje tam płynnie chodziły, żeby dmuchawa nie stawała, nie, to jest bardzo ważne, no. I oprócz tego tutaj jest sekcja właśnie jedna, dwa węże do talerzówki, do regulacji tej głębokości. No i co? Ciśnienie idzie wężem jednym i wolny spływ oczywiście, no bo tu cały czas musi być obieg, żeby on się tam ustawiał, to wszystko robiło. Kiedy potrzebuje, no to on musi mieć olej, nie? Hamulce pneumatyczne, czego nie pochwalam w takich maszynach, bo to jest dla mnie bez sensu, no ale homologacja, wymogi, to już musi być, nie wiem, może w rejonie gdzieś tam w górach czy coś, to bardziej gdzieś tam to się przyda. U nas naprawdę to nie. No i tak to wygląda. Zobaczcie tutaj redlice i tak dalej, znaczniki posiewne też nieużywane jeszcze, nowiuśkie wszystko. No i tu jest ta głowica właśnie Vista Flow. Zobaczcie, są lampeczki tutaj, one chyba jak coś jest nie tak albo jest wyłączona, to są na czerwono, już nie pamiętam, bo nie będę wam ściemniał, jakoś to chyba tak było. Halogeny są w komputerze tam załączane, że mi tu doświetla fajnie z tyłu belkę wysiewającą. Jak cofam gdzieś tam do ogrodzenia czy coś, to jest w nocy super sprawa. Co tam? No i głównie się rozchodzi tutaj o tą głowicę, że ona robi tą całą robotę, te ścieżki, to wszystko. To z tego jestem bardzo zadowolony, bo no robi tę robotę, naprawdę. To jest piękne. I co tutaj więcej? No, poza tym jest siewnik jak siewnik, no. Ma robotę robić, pokażę wam jeszcze w zbiorniku jak to wygląda, bardzo fajne tutaj otwieranie, zaczask, o, owiec się kończy, będą musieli dowieźć, bo trochę hektarów już posiałem, oczywiście komputer wszystko tam na bieżąco pokazuje, nie, i to się wszystko wysiewa, o, tutaj lampeczka też jest, próba kręcona i tak dalej, są bardzo proste też. Myślałem, że będę miał też z tym problem, nie? No, pokazali chłopaki, to nie jest takie skomplikowane jak się wydaje. Tutaj skrzyneczka, jest taka torebka, którą tutaj podwieszamy, próba kręcona, tam przyciskiem naciskamy, wcześniej tam w komputerze jeszcze ustawienia, no ale też wam teraz tego nie pokażę. Tu to się sypuje, tutaj kręci samo automatycznie. W kartoniku jest waga, wieszamy tutaj wagę, mierzymy, próba, tam przelicznik do komputera, tam jeszcze coś wpisujemy i to się wtedy
oblicza i się ustawia. Albo jest dobrze, albo tam jeszcze korekcja jakaś, ale raczej to się tam nie myli, że jest bez większych tam przestawiań. I co? I tyle na razie, bo się rozgadałem, a jeszcze wam chcę pokazać później w różnych warunkach, bo tutaj na przykład mamy workę, będzie siane bezorkowo też, bez orkowca, tak jak powinno się robić i będzie też jeszcze może, zobaczymy, bo jest mokro na niektórych kawałkach, jeszcze może eksperyment, może w talerzówkę wsiejemy, a nawet mnie kusi wjechać w czyste ściernisko kukurydzy. Nawet nie mówię, że siać, no siać nie, no nie będziemy, ale wjechać i go opuścić na parę metrów, zobaczyć co on zrobi, nie? No, także dobra, lecimy, robota czeka i będziemy sobie później dalej działać. O, wczoraj trawkę też sialiśmy, akurat nie nagrałem, bo to całe te ustawienia, to wszystko jeszcze tam byłem rozkojarzony, się uczyłem, to nie było mi w głowie nagrywać, to trawkę sialiśmy też. Elegancko wszystko, no wszystko nim wysiejemy, nie? Wszystkie zboża, trawa, rzepak, wszystko, nie? Dobra, lecimy. Dobra, przypomniało mi się jeszcze, co chciałem powiedzieć, póki pamiętam, bo później znowu zapomnę, to wam powiem. Tam, no a propos elektronicznych funkcji izobusa, no to tam jest wszystko w nim jest praktycznie. Dużo jest możliwości, ale jeszcze a propos tutaj mechanicznych tam opcji, no to jeszcze może być tak, może być włóka z przodu przed talerzami, też tak jak do orki to akurat by się przydało, to trochę by zaciągało. Mogą być te takie, wiecie, łapki za śladem, za ciągnikiem, które tam zrywają, to też przydatne. Albo zamiast włóki może być też wał oponowy z przodu, to też jest super sprawa, też to robi robotę, jak na swoje potrzeby, to bym się nad takim czymś właśnie zastanowił. Co tam jeszcze, coś tam mechanicznie można domówić w świecie, ja tak nie jestem przedstawicielem, mówię wam co się dowiedziałem. Staram się to przekazać, nie? No jak macie pytania, to oczywiście piszcie też, nie? Czy ja coś tam wam się postaram dowiedzieć, co nie powiedziałem, czy tam może dealer odpisze coś tam w komentarzu, nie? Zawsze tam wam będziemy pomagać, jak będzie trzeba, nie? No i no jest tam jeszcze trochę tam opcji, gdzie tam można sobie coś tam doposażyć mechanicznie, no i oczywiście patrzę tak teraz, tutaj kontrola prędkości radarowa jest, tam jest taka skrzyneczka, tam jest radar, sobie prędkość tutaj wszystko, o zobaczcie, mierzy na bieżąco, nie? I tego, i on ten, ta maszyna wie co robi, nie? To nie jest nic zrobione po łebkach w ciemno, tylko to, no to jest jakość, nie? To całe te systemy, to wszystko czemuś to służy, nie? No i wygoda przede wszystkim, nie? No ale no i dokładność i robota jest porządnie zrobiona, nie? Dobra, nie przedłużam i działamy potem. No słuchajcie, ciemno się robi, ale chciałem wam coś jeszcze pokazać fajnego tutaj, bo prawdopodobnie nie będzie okazji więcej, bo chyba ostatnie takie pole, zobaczcie, pole jest po kukurydzy, nie wiem na ile to widać, trochę ciemno już. Na razówę talerzówką robiłem, ostatnio to talerzówką raz, bo było mokro całą zimę, tak o zrobione, od niechcenia. No normalnie po prostu talerzówką zrobione, o łodyga jakaś się trafi. No po mocnej kukurydzy, tutaj była kukurydza ładna naprawdę, równo z kabiną, praktycznie w kombajnie. I tutaj sobie Espro radzi, zobaczcie jak to jest ładnie zrobione. O, granice, patrzcie, tu coś chyba trochę widać, nie? Tu jest po talerzówie, tu jest posiany owiec, ładnie. Zobaczcie, jestem tak zadowolony z tego, że to się w głowie nie mieści. Wiadomo, że powinno być bezorkowcem, tak jak no robimy zazwyczaj, ale tu wyszło tak trochę przypadkowo, że tego pola mieliśmy nie siać owsem, ale gdzieś tam inne kawałki były mokre, że no trzeba było trochę gdzieś tam te nasiona w inne miejsce rozdysponować, wysiać, no i poszło tak w razówę, nie? To jest bajka. Jak ktoś no patrzy na oszczędności, to można no przyoszczędzić ostro na kosztach paliwa, maszyn, przejazdów i tak dalej. Nie wiadomo, że zerwane to powinno być, ale da się zrobić takie coś, jest bajeczka tutaj, sprzęcior się spisuje naprawdę, o tutaj to nie ma już o czym rozmawiać, taka robota to mi się podoba, nie? I jedziemy robić dalej, będziemy sobie na koniec jeszcze coś tam gadali. Dobra, jesteśmy na polu, jest ze mną Patryk,
Cześć, witam wszystkich. Z firmy Ambroży właśnie tutaj przyjechał i sobie porozmawiamy jeszcze troszkę bardziej może fachowo o siewniku. Nieco tutaj. Tak, tam jeszcze. Grzesiek mi opowiadał, że o kilku aspektach, o kilku takich plusach tego siewnika wam już opowiedział. Ja natomiast chcę dopowiedzieć też trochę technicznie i to, co Grzesiek po prostu nie powiedział, to na pewno tutaj warto zwrócić uwagę na aparat, bo nieważne jaka gradacja nasiona, tutaj nie trzeba wymieniać rolki. Mamy śrubę, na której wszystko regulujemy i ustawiamy również to w komputerze. Nawet tutaj rzepak, nie? To jest również ciekawe. Również rzepak. Kolejnym takim aspektem ciekawym w tej maszynie to jest wał oponowy, który jest w offsecie i przesunięcie opony względem siebie tak, to jest tak. 20 cm. Opona, co ważne, jest wysoka, bo to jest 90 cm. I kolejnym takim fajnym aspektem jest, że podczas transportu opony środkowe się podnoszą, więc one podczas transportu nie mają kontaktu z ziemią, tak, z asfaltem. On wtedy jedzie na sześciu kołach, nie? Dokładnie trzy z jednej, trzy z drugiej. Dokładnie tak, on wtedy tylko jedzie. Przechodząc tutaj dalej, no to jak możecie zobaczyć, sekcje wysiewające, jak i talerze są na crossflexie. To jest taka technologia, że mamy tutaj profil w kształcie krzyża, gdzie w każdym miejscu jest zamocowany elastomer i to amortyzuje całą sekcję, jeżeli chodzi o drganie, jeżeli chodzi o ten docisk, żeby to wszystko w trakcie wysiewania cały czas miało swoją precyzję. No i kolejnym takim aspektem w tym siewniku, większość rzeczy ustawiamy beznarzędziowo, tak samo jak możemy zobaczyć kąt zagarniaczy, również beznarzędziowo bierzemy śrubę, podnosimy, przestawiamy, jest już ustawione inny kąt, więc wszystko możemy zrobić beznarzędziowo, a resztę myślę, że Grzesiek jeszcze powie po tym, jak z maszyną skończy pracować, jak to widzi, jak wygląda praca z tą maszyną, dopowie wam, jakie plusy zauważył w tej maszynie. Tak, no to już ja już z grubsza myślę powiedziałem wszystko, co chciałem. Jak pytania będą, to też pisać w komentarzu, to tak, czy wy może tam odpowiecie, czy ja jak będę coś tam mógł. Oczywiście oprócz tutaj u Grześka na kanale, to u nas też będzie film dodany. Tak jest, na Ambrożego na kanał tam wbijać. Dokładnie, też będziemy chcieli wam pokazać, jak mniej więcej to wygląda z drona, od boku, z bliska, żebyście mogli zobaczyć. Więc zapraszamy, trzymajcie się ciepło, my idziemy dalej testować siewnik. No, także lecimy, jeszcze się później odezwę na chwilkę, tymczasem. No i dobra, słuchajcie, mamy posiane, potestowane, wszystko już finito, porobione. Teraz jadę myć siewnik, no trochę tam trzeba go ładnie oddać czystego, nie? No i pojadę, zaciągnę do Bierutowa, odstawię i mamy porobione, tylko tutaj remonty są i akurat mi się zachciało nagrywać, jak to się w takim miejscu złożyło, no. Się zagadałem przez telefon, mówię, nagram wam na powrocie teraz jeszcze tutaj. Jeszcze co do zapotrzebowania mocy nie mówiłem. On ogólnie ma w papierach wpisane tam w danych, że 160 koni potrzebuje, nie? A ja wiem, że jakbym miał izobusa w T6, tam jest 140, nie? To ja bym go zapiął i on by szedł bez problemu, nie? Lekko bardzo idą. U nas 6-metrowego na tej samej zasadzie siewnik ciąga MK175 i ona idzie, nie? Wiadomo, w orce to jest ciężko to uciągnąć, no ale to też nie jest do orki, nie? Ale tak ogólnie to ta MK idzie z tym, nie? Także jak tu jest 240 koni, to szósteczka by była jak złoto, by sobie latał z tym, nie? No, a tak do takich 4 metrów, tak 150 koni, to już fajnie sobie radzi, nie? Nawet i mniejszy. Gdzieś tam, też, jak mocny ciągnik taki żywy, jak te szóstka, wiecie, co ona potrafi, to on by sobie szedł z nim, nie? No ale to nie ma izobusta, no to już nie będziemy cudować, nie podepniemy i ważne, że tutaj jest potestowane. Także dobra, bo to się długie zrobiło, myślę, że no co mogłem, to wam pokazałem, powiedziałem. Patryk też tam pomógł, także jak macie pytanka jakieś czy coś, to śmiało pytać, będziemy wam odpowiadać, a ja lecę najgorszą robotę robić, czyli mycie, także trzymajcie się, na razie, cześć!